Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe i dzisiaj pogramy sobie w Baldur's Gate Enhanced Edition. W poprzednim odcinku, no cóż, przebrnęliśmy już prawie przez cały drugi poziom podziemi wieży Durlaga i teraz kontynuujemy naszą podróż ostrożnie. Co chcesz, bym zrobił? Bardzo dobrze. Czego? Weź tego! Już prawie cały ten poziom mamy odkryty, ale... Spotkaliśmy na nim bardzo wiele sobowtórniaków i jeszcze więcej pułapek. O, proszę. Jeśli nalegacie... Coś tu do nas idzie. Albo szło. Znikam. To chce trochę skopać tyłki w dobrej sprawie. Bardzo dobrze. Równy znać tego. Chyba szło. O nie, już... A są mi gasty. Czego? Tędy. Wy wskażecie, ja uderzę. Wasza wola? Mińsk jednym szybkim ciosem powalił jednego. Bardzo dobrze. To tędy. Co chcesz, bym z... Dobra, dobra. Mnie to nie obchodzi. O, proszę jeszcze. To chcę trochę. My tymczasem sobie poszukamy pułapek więcej. Wasz bardzo dobrze. Czego? Znikam. Wy wskażecie, ja nie marudzić, bo przykopię. Ta, tędy. Szybci, bardzo dobrze. Dobra, jest następny. Co chcesz, bym zrobił? Tam jakiś zwój chyba rozmycia był, ale wydaje mi się, że on mi się nie przyda. Bardzo dobrze. Czego? Weź tego. Mniej gada. Nie marudzić, bo przykopię. Ta, tędy. Szyb, jeśli nalegacie... Co chcesz? Bardzo dobrze. Równy stędy. Okej. To chce trochę dobra zbroja. Proszę, proszę, jakoś pułap. Bardzo dobrze. Na schodach. W dół. Tak? Mniej gadania, więcej walki. Nikam. Szybciej. Dobra, dobra. A tam widzę jakiegoś... Krasnoludzkiego strażnika zagłady, co to na pewno. Jeśli nalegacie. Same jego imię mówi, że nie będzie naszym przyjacielem raczej. Te drzwi prowadzą. Te schody prowadzą donikąd. Wasza wola. Bardzo dobrze. No chodź. Nic nam nie powie. Czego? Weź tego! Małomówny ten strażnik zagłady. To chcę trochę nie marudzić, bo przykopię. Tak, weź tego! No dobra. Bardzo dobrze. Ciekawe. Mnie to nie opędy. Ciało jakiegoś krasnoluda, może to Durlak we własnej osobie. Mi się wydaje, że oni tutaj coś zaraz wykombinują. Jak jakoś stanę nie tak. W porządku. Dokąd te zrobione? Albo coś. Wasza wola? Dobra, dobra. Równy spaść tego. Jak to nieudane. Tej miksturę. O. Tak jak myślałem. Szybciej. Czego? Tędy.
Wy wskażecie, ja uderzę. Co chcesz, bym zrobił? Co teraz? Ciekawe, jacy mocni są. Myślę, że mogę wykonać twą brudną robotę. Wasza wola? Tak. Co mam zrobić? Ten się tutaj przedarł. Ci tutaj chrzanią, zanim rzucą ten czar, to Jezu. Kurde, ten nie ma jakiś mikstur. Bo obrywa nam Mińsk. Wy wskażecie, ja uderzę. Pi. I co teraz? Teraz bijemy dalej, no bo... Mniej gadania, więcej walki. Średnio poważne. Mnie to nie obchodzi. Co mam zrobić? Już jej kazałem to zrobić, czy nie? Dobrze trochę. Kurde. Boję się o Mińska. Pij to. Kurde, szybciej. Oj no. Zastanawiam się teraz, co dalej. No. Równy z ciebie gość. I co teraz? Myślę, że mogę wykonać twą trudną robotę. Co chcesz, bym zrobił? Oj, wytnął nas. Wydaje mi się, żebym się z tego wykaraskał. Dawno nam się to nie zdarzyło. Jednakże, chcesz, jak widzicie, w końcu znalazła się ekipa, która może nam dorównać. Rozegramy to trochę inaczej. Przygotujemy się teraz do tej walki. Troszkę. Równy z ciebie gość. Tędy. I co teraz? Czego? No, czegoż chcesz teraz ode mnie? Co mam zrobić? Ta? Znikam. Spróbujemy tak. Idzi da. Oj, kurde, ona jest przeciążona. Ale to nic. Wasza wola? Tak? Zapomniałem, że ją to przeciąży trochę. Ale teraz oni będą się tutaj pchali po kolei. Mnie to nie obchodzi. A my będziemy ich po kolei wybijać. Co wy na to? I co teraz? Przynajmniej chciałbym, żeby tak było. Tak czy siak już jest trochę lepiej niż było wcześniej. To prosta sprawa. Myślę, że mogę wykonać twą brudną robotę. Równy z ciebie gość. Po oczach go to... Po oczach! To chce trochę. Czego? Ten się tutaj próbuje przedrzeć. Ja uderzę. I co teraz?
Ciekawe, czy uda mi się go sparaliżować, czy coś. Ej, nie ten guzik, sorry. Mnie to nie obchodzi. Dobra, zajął się łucznikiem. To też nie jest dobre, ale... Zastanawiam się teraz, co dalej. Lepiej niż magiem chyba. Zrobione. Nie udało się go kurde zatrzymać. Dokąd teraz? Mniej gadania. Twardzi są. To co fakt. Chcesz, bym zrobił? Wow. Uważaj, to za zrobione. Dobra, w końcu zajął się tym, co powinien się zająć. Tak. Wasza wola? Mistrza, przybiecie do właściwego czasu. Długo będziesz czekać na śmierć. I co teraz? Wolny z ciebie gość. Możesz na mnie liczyć. No nareszcie. No, jak widzicie, tutaj było tak troszkę ciężej, ale odpowiednia taktyka, no i daliśmy sobie radę. Szybciej! Teraz możemy chyba łupić, jak leci. Co mam zrobić? I kokos przeszedł poziom. Czego? Zastanawiam się teraz, co dalej. Dokąd teraz? To chcę trochę. Co mam zrobić? Wyleczmy się trochę. Ja bym się najchętniej zdrzemnął, ale w razie gdybyśmy poszli spać i coś tutaj by nas obudziło. Jeśli nalegacie... Aha, ona jest przeciążona oczywiście. To na sprzedaż oczywiście będzie. Ale nie mamy czarów. Dobra, zaraz się... O, jeszcze jeden się ostał, kurde. Wasza wola? Nie wyjdziesz stąd żywy. Ale chyba już ten jeden to... No, bicie go, bicie, kurde. No, myślałem, że to mój ten. Przez chwilę się to kątem oka. Wydawało mi się, że to nasz krasnolud wpada, ale dobra. Co chcesz, bym zrobił? Bardzo dobrze. Wow. Dobra, dobra. Poszukaj tutaj jeszcze pułapek. Zapiszę. No, elegancko. Mnie to nie obchodzi. No, czegoż chcesz teraz ode mnie? Najwyższy czas przejść poziom naszym skaldem, poziom 8. Trako, czary poziomu 3. Ognista kula, błyskawica, przyspieszenie ruchu. Ognista kula. Chcesz mi opowiedzieć historię o królach i kapuście? Proszę. Wow, Morgenstern Kiela plus 3. Gdyby ktoś używał, to by był uradowany. I również puklerz. Całkiem nieźle, bo dodaje też zręczność. Ale nie chroni przed obrażeniami kutymi pociskami. Tak czy siak będzie na sprzedaż na pewno.
Zastanawia mnie, czy te kamienie strażnicze jeszcze nam się przydadzą, ale w sumie... Nie wiem nic więcej, więc mnie zostędy. Dobra. Wasza wola? Dobra, wbijam w te... Równy z ciebie gość. Dość tego. Napoje, bo mamy już nadmiar. A to chyba nie są jakieś takie specjalne. Co chcesz, bym... Dobra, dobra. Tak czy siak, tutaj jest chyba zejście na następny poziom. Myśl dobrze. Tak, myślę, że tak. Ale zerkniemy sobie jeszcze, co jest tutaj. Towarzystwo Przygody i Stal przeciwko Stali. Oto jak powstają legendy, prawda? Jeśli nalegacie... Trup się ścieli, jednak nie widać pułapek. Czego? Dość tego! Szybć, bardzo dobrze. Tak, znikam. Co chcę? Dobra, dobra. Nie, znikam. Wasz dobra, dobra. Szybć, jeśli nalegacie... Co tak czerwono? Ach. Wy wskażecie, ja uderzę. Nie marudzić, bo przykopię. Zapewne coś tu będzie czyhało na tym moście. Może najwyższa pora użyć... różdżki, ognia. Czego? Czy czegoś. Tędy. O ty łajze, już strzelają do nas. Dość tego. I co teraz? Żaden kłopot. Tak? Czemu tu nie idziesz, jak ci każę? Mnie to nie obchodzi. A walnij tym różdżkę ognia. A nie, to jest nie ta różdżka. Co mam zrobić? Nie ta postać. Ty rzuć. Ależ ładnie. Fuernebol, o którym była mowa wcześniej. Zastanawiam prosta sprawa. I następny jakiś gostek. Kiel. Dobra, to chyba jest dobry moment, żeby faktycznie użyć tych trochę. Leczenia. Czego? Haha. Co mam zrobić? Nie ma. Chyba się wkurzyli. Któż by inny jak nie sobowtórnik? Nie, no i mają następny poziom. Dobra, dobra. Świetnie. Prawie. Co mnie tu może zainteresować? Nic mnie tu nie interesuje, szczerze mówiąc. A to dlatego, że mam tak właśnie z tym ekwipunkiem. A nie inaczej. Ale dobra. Znaczy nie wiem, czy te bym powywalał w sumie. Troszkę sobie jednak zrobimy. Ach. Ech. Te zakurzone księgi to tak dla picu chyba tam leżały. Śmiem twierdzić. Jako, że nie znalazłem dla nich żadnego użytku. Dobra, nic więcej nie biorę tam, tylko ognista kula już mamy. Co chcesz, bym zrobił? I Maen przeszła poziom, ale pierw niech troszkę się rozejrzy jeszcze za pułapkami. Zło czai się za każdym rogiem, uważajcie. Chyba czysto. Jeszcze zapiszemy w razie czego. Wasza wola? Jeśli nalegacie... Mnie to nie znikam. Szybciej! Bardzo dobrze. Równy z ciebie gość. Znikam. Kurde.
ciekawe, czy zdążył uciec. A, nie, absolutnie. Wow. Ile dobra, tego tam? Dobra. Co tu się dzieje? Ale kombo. I wcale nie mam ochoty brać w czego? Niezłe kombo. Dokąd teraz? Ale jakieś takie czary ciekawe tam się chyba znajdą. Coś mi się wydaje. Chaotyczne rozkazy. Ochrona przed złem, promień 3 metry. To są takie nie do nauczenia. Aha. Szkoda, bo wyglądały na coś nowego. Znaczy, to jest coś nowego w sumie. Dobra, przejdziemy sobie poziom. I tak, kradzież kieszonkowa, otwieranie zamków, znajdowanie pułapek idzie całkiem nieźle już. Więc myślę, że otwieranie zamków, bo ostatnio coś się nam nie chciały otworzyć. Damy już na 100%. Czy to, nie wiem, czy to jest na procenty w sumie, ale na 100. I tak, 9 poziom złodzieja, to już wysokopoziomowy w takim razie złodziej. Dobra. No tylko tej tutaj może nie znalazła ostatnio pułapki. Dlatego pozwolę się jeszcze rozejrzeć na chwilę. I przejdziemy sobie przez te drzwi. Co chcesz, bym zrobił, jeśli nalegacie? Ach! Jak żeby inaczej? Mniej gadania. Dobra zbroja i mocna stal. Równy z ciebie gość. Tędy. Jakaś ciekawa komnata. Wasza wola? Idź tam jej pilnuj. Czego? Tędy. Szybcie. Bardzo dobrze. Ta? Znikam. Ach, to tutaj byśmy doszli, tak? Szkoda, że nic nie mogę tu zgrabić, bo pełno rzeczy tutaj się wydaje jakby było, ale nic ciekawego, tak? Co chcę? Bardzo dobrze. Nic ciekawego, powiadacie. Także chyba pozostaje nam w takim razie przejście na następny poziom będzie. To chcę trochę skopać tyłki w dobrej sprawie. Mnie to nie obchodzi. Weź tego. Tak. Cały poziom odkryty, więc ruszajmy na poziom kolejny. Wasza wola? Bardzo dobrze. Jeszcze tylko przejadę kursorem, co by na pewno nic mnie tutaj nie... Ale nie. Szybciej! Dobra. Misk się obraził, kurde. Ktoś go odepchnął i on już nie idzie dalej. Dobrej sprawie. Co chcesz, bym zrobił? Bardzo dobrze. A więc dalej. Ruszajmy. Mniej gadania, więcej walki. Zaczyna się ciekawie, wybuchowo. Wasza wola? Najtwardszy przodem. Pauza. Trochę strzał. Ogólnie łupy po ludziach, którzy nie dali rady.
Wybieram drzwi, które wydają się być najbliżej. Udało się. I tak po kolei chyba, co? Nie marudzić, bo przykopię. Tak. Zrobione. Co mam zrobić? Uważaj to za zrobione. Równy z ciebie gendy. W porządku. Czego? Znikam. Nie zatrzymuj się. Myślę, że mogę wykonać. Wszyscy bezpiecznie przeszli na drugą stronę. Dobra, dobra. Szkielet, witajcie podróżnicy. Już tak wielu z was przybyło, by ograbić starożytne podziemia Turdlaga, jednak żaden nie wrócił. Poszukiwacze przygód nie słyną z mądrości, inaczej wybraliby bezpieczniejszą profesję. Spójrzcie na tych pięciu ludzi stojących za mną, na zawsze zaklętych w kamień. Każdy z tych głupich mężczyzn i kobiet przybyłoby odnaleźć skarby Turdlaga, a teraz stoją, czuwając nad jego bestiami. Większość innych istot już dawno rozsypała się w proch, ale wielki gad zwany Machezarinem wciąż spoczywa w śmiertelnym bezruchu. Zabiera dech, prawda? Jeśli wejdziecie dalej do tego pomieszczenia, spotkacie jedyne żywe stworzenia, które pozostały w bestiarni. Te skrzydlate potwory żyją tu od stuleci, wzmacniane przez pradawną i potężną magię. Jak dotąd nikt nie był w stanie ich pokonać. Jeśli jednak chcecie zwyciężyć te straszne bestie, przyda wam się pomoc. Każdy z posągów stojących za mną więzi w sobie ciało jakiegoś nieszczęśnika. Wciskając przycisk znajdujący się u podstawy każdego z posągów, uwolnicie starożytnego bohatera. Przez pewien czas będzie wam służył, będąc pod wpływem czaru, lecz gdy czas minie, zemści się on na tym, kto ośmielił się mu rozkazywać. Nie mam wam nic więcej do powiedzenia, a teraz żegnajcie. I się rozsypał. Niezłe wyjście, stylowe takie. W sumie to nie chciałem jej ożywiać. Witajcie, człowieczyny, jestem Mejala, Sirina, wojowniczka i mistrzyni uroku. Wśród mego ludu nie mam sobie równych i porachuję kość każdemu wrogowi, na którego się natkniemy. Tak mówisz? A ja myślałem, że przywołam sobie potwory w końcu z różdżek, których mam pełno. I tak właśnie zrobię. I puszczę je przodem, skoro tak nas fajnie ostrzegł tutaj ten szkielet. A to tam tymczasem starożytny gad, a raczej jego pozostałości, rozdziera się prawdopodobnie na całej lokacji. Wiedziałem, żeby je nie ożywiać. Mnie to nie obchodzi. I co teraz? Będzie mnie tylko irytować, ale dobra. Ach, nie mogę przyzwać większej liczby potworów. Wybaczcie, nie zauważyłem tego komunikatu. Myśl, gdy coś robisz, durniu. Dobra, ruszamy. Puścimy ich przodem, niech się biją. Myśl, gdy coś robisz, durniu. Wasza wola? Bardzo dobrze. Niech walczą za nas. Średnio im idzie, ale w sumie chodzi mi o to, żeby pozbyć się w końcu trochę tych różdżek też. Sirina już się przeciwko nam obróciła, Wajza. Ileż takich stworów potrzeba by było, żeby zabić taką wiwernę, zobaczcie.
Jakie one są cienkie, niewiarygodnie. Co mam zrobić? Paskudna morda. I po różdżka. Szybciej! Dobra, pomożemy. Po oczach go, bo... Po oczach! Trochę przywaliła. Pewien jestem, że umrę. Jeśli co chcesz, by dobra, dobra. No, w sumie to była większa wiwerna, więc nie było tak, taka cienka. Dobra, dobra. Biorę te strzały, ciekawe. To chyba będą niezłe strzały. No, ukąszeń, to są, no. To są, no. Dobra. I tak ostał się elita hobgoblinów, kiedy... Idź, walcz. Może coś się uda. Zginąć chwalebnie chociaż. A my się tutaj podleczymy. Kolejna większa wiwerna tam na nas czeka. Hobgoblin już nie. Już nie stąpa wśród żywych. A za to słyszę... Skrzydła wiwerny. Ciekawe, ile jeszcze tych stworzeń przyjdzie nam tutaj ubić, zanim wyjdziemy z tego wielkiego pomieszczenia pełnego śmierci i dziwnych stworów. Ale to oczywiście zrobimy sobie już w następnym odcinku. Także zachęcam wszystkich do komentowania i oceniania. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki wielkie i do następnego. Na razie.